Siemaneczko widzowie, w tym odcinku będziemy świadkami nietopowego pojedynku. Otóż ten oto pan, czyli Chuck Norris, będzie bił się z 1000 Shermanów Full Auto. Jak myślicie, kto wygra? Sherman Full Auto brzmi dobrze, ale Chuck Norris jeszcze lepiej. W ogóle dziwię się, że go tutaj znalazłem, ale nie przedłużając, jedziemy. Ty, muszę się trochę odsunąć. Gdzie on jest? Co on robi? Co tu się dzieje? Chuck, żyjesz? Panie UFO, gdybym jeszcze jakieś punkty życia gdybym widział. Bo to raczej średnio wygląda. Halo Chuck, coś robisz? Trzeba spojrzeć. Już 35 czołgów rozwalił. 36, 30, o kurde, 50. To on na hita je ma. Co on robi? Niestety nie pokażę wam, gdzie on jest. Tak wygląda cała bitwa. Pyk. Jak to wygląda? Co tu się dzieje? Chuck, gdzie jesteś? Chuck. No nie, nie ma szans. Nic tu nie widać. Kompletnie nic. Widać tylko statystyki. 112. Ciekawe ile ma życia. No oni jakoś... Chyba 400 obrażeń zadaje Sherman na strzał. Niby tak według jego specyfikacji. No ale ile ich jest i jak szybko strzelają. Myślę, że wynik do końca nie jest przesądzony. Chociaż on te czołgi zmiata jak zapałki. A one wyglądają jak zapałki dosłownie. Jak to się ładnie rozchodzi. Światełko do nieba. Pyk. A, my tu gadu gadu, a on już 1/3 zmiótł z powierzchni ziemi. Po bitwie sprawdzimy ile ma życia. Chociaż on ma pełno dziewiątek tam miał, nie wiem, czy milion. Bez jedynki. Bez jednego życia. Nie wiem, nie wiem. Dobra, już prawie połówka. No ale myślę, że też dość mocno musimy obrywać. Jest gdzieś tutaj. Ten. Kurde, ta mapa jest jasna. Ale jak się stoi tutaj, to widać jakby wszędzie była noc już. Tam ile tego jest. Fajne widoczki. Pyk, 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 tak walą. Ciekawe, kurczę, mogliby dodać gdzieś tutaj jakaś średnia życia czy coś. Wiem, że to jest, bo da się wejść w tego RTS moda i sterować nimi. No ale jak pokazałem to w poprzednim odcinku z 300, to raczej średnio to działa. Nie można na tym polegać, tym bardziej jak on ma aż tyle życia. To myślę, że to nic nam nie da. Z ciekawości bym sprawdził ile ma życia. To nie wiem, czy ja go przejmę w ogóle. Nie, nie o to mi chodziło. Gdzie jest Chuck? Chuck, gdzie jesteś? No nie ma szans, nie znajdę go. Gdzieś tu jest, coś tu robi. Chcesz, on w ogóle podchodzi do nich, do tych czołgów. O, mam, aha, nie ma szans. Ile ma życia jeszcze? No to nie, tych czołgów musiało być z milion chyba. Ale wtedy myślę, że komputer by mi odsunął jak dron. No, także po zobaczeniu tego, ile zostało mu życia, raczej nikt nie ma wątpliwości, jak skończy się ta bitwa. Zastanawiam się, kogo to jest krew. Czy Chucka? Bo oni wszędzie mają krew też. Wątpię, żeby z Chucka tak bryzgało. Chociaż mam bardzo dużo. Czyli muszę dużo bryzgać. Pyk, jaka linia tutaj się ustawiła z tych czołgów. Czyli coś się wymalowało? Nie bardzo. Jak to leci tam?
się buguje, nawet takie pasy się robią jakieś dziwne jak na autostradzie. 188 jednostek zostało. Ja nie wiem, co czak robi. Teraz nic się nie dzieje, a za chwilę pyk, kilka robi. Chyba, że on nie bije po prostu splash damage'em jakimś obszarowym. A że mają tyle samo życia, to mniej więcej w podobnym czasie rozwala te koło siebie. Dobra, myślę, że nie ma sensu przeciągać tego odcinka. Wszyscy dobrze wiemy, jaki będzie wynik tej bitwy. Tak sobie da radę. Lekko umyje ręce i pójdzie dalej klepać. Albo trzaskać drzwiami obrotowymi. Nie wiem, jakie ma plany na później. Tutaj szybka bitewka i pójdzie dalej. Ja was w tym momencie również zapraszam do oglądania moich poprzednich filmów z serii Ultimate Battle Epic Simulator. Zachęcam was do komentowania, możecie napisać, co chcielibyście oglądać w następnym odcinku. Możecie również zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, żeby nie pominąć żadnego filmiku. Dziękuję wam, trzymajcie się, hej hej.